45 tysięcy lat temu klimat Europy jest mroźny. Bałkany przypominają dzisiejszą Skandynawię. Europę i zachodnią Azję od ponad 200 tysięcy lat zamieszkują neandertalczycy, wywodzący się z wcześniejszych również lokalnych form praludzkich. W tych surowych warunkach pojawia się pierwszy przedstawiciel człowieka współczesnego. Z Syberii do Europy docierają pierwsze pramatki człowieka współczesnego o haplogrupie mitochondrialnej U. Haplogrupa mitochondrialna jest dziedziczona zarówno przez córki, jak i synów, ale tylko od matki. Dziś haplogrupa mitochondrialna U, uważana za najstarszą matczyną haplogrupę znalezioną w Europie, występuje u około 11% rdzennych Europejczyków. W Polsce ten odsetek jest większy i sięga aż 20%. Jego szczątki pierwszy raz znaleziono w schronisku kromanią, stąd nazwa kromanionczyk. Kromaniączycy pojawiają się na Bałkanach lub na terenie dzisiejszych Czech. W ciągu kilku tysięcy lat rozprzestrzeniają się w całej Europie. Wysocy, około 180 cm wzrostu, wyraźnie różnią się od niższych, bardziej krępych neandertalczyków. A jednak obie grupy nie tylko żyją obok siebie. Znajdujemy ślady dowodzące, że przebywają w tych samych miejscach w tym samym czasie, a nawet posiadają wspólne potomstwo. Co więcej, genom kromaniączyków posiada większy odsetek neandertalskiego DNA niż jego następców, co oznacza, że mogli osobiście znać swoich neandertalskich dziadków lub radziadków. A to z kolei oznacza, że nie wiemy, której z tych grup przypisać kolejne artefakty. Niektóre są wyraźną kontynuacją znanych już neandertalczykom dzieł. Inne znaleziono w jaskiniach, z których wiadomo, że korzystali neandertalczycy. Ale pojawiają się też nowe trendy. Odnalezione w wielu miejscach Europy figurki o obfitych kobiecych kształtach są interpretowane jako kult płodności. Ale to właśnie ich różnorodność może sugerować przepływ idei, wierzeń i tradycji pomiędzy obu gatunkami człowieka. Może kształty pulchnych i krągłych figurek z Willendorfu należą do przesadzistych Neandertalek, zaś smuklejsze, wyraźnie wyższe postacie z Galenberg odpowiadają bardziej sylwetkom kromanionek? Nie, to nie jest starożytny Egipt. Ta figurka zrobiona z kości mamuta jest starsza o 38 tysięcy lat od chwili powstania państwa Faraonów. Umiejętnie wyrzeźbiona statuetka łączy w sobie elementy dzikiego kota i człowieka. Jej zwierzęcymi atrybutami są głowa lwa, wydłużone ciało i przedramiona, zaś nogi, w tym stopy, oraz postawa są wyraźnie wzorowana na ludzkiej formie. Na lewym ramieniu znajduje się siedem równoległych poprzecznych rzeźbionych wyżłobień. Być może figurka była związana z szamanizmem. Czy żłobienia sugerują umiejętność liczenia? Jura Szwabska jest bogata w równie niezwykłe znaleziska. Ten rejon okazał się skarbnicą artystyczną epoki zwanej kulturą oryniacką. Innym szczególnie ciekawym artefaktem jest Adorant z Geisenklosterele. Najnowsze datowanie ustawia go na 42-43 tysiące lat. Postać Adoranta jest szczególnie interesująca, ponieważ jest ozdobiony dwustronnie. Z jednej strony mamy wizerunek człowieka, jednak o wiele ciekawsza jest druga strona. Znajdziemy tam nacięcia zrobione krzemieniem. Są zrobione w zbyt równych odstępach, aby to było przypadkowe. Naukowcy potwierdzają, że może to być rodzaj prehistorycznego liczydła. Liczydła lub kalendarza sprzed 42-43 tysięcy lat. Tam, gdzie znaleziono najstarszy ząb Neandertalczyka, pojawia się też najstarsza biżuteria odnaleziona w Euroazji. Złamany na dwie części wisiorek z ciosu mamuta został ozdobiony wzorem co najmniej 50 nakuć układającym się w nieregularny, zawiły kształt. Znalezisko liczy sobie co najmniej 42 tysiące lat. Naukowcy sugerują, że ósemkowarty kształt obrazuje ruch księżyca po niebie. Tyle, że ruch księżyca wyznacza poziomy znak nieskończoności. Kształt z ciosu mamuta bardziej przypomina jednak analemę słońca czyli zakrzywioną figurę w kształcie ósemki, którą otrzymasz, gdy zaznaczysz pozycję słońca o tej samej godzinie każdego dnia roku. Jeśli będziemy stawiać jedną kropkę w tygodniu, otrzymały 52 kropki i 2 lub 3 dni dodatkowe. Jest to liczba, która może odpowiadać ilości otworów na biżuterii. Czyżby pojęcie tygodnia było aż tak stare? Wisiorek został znaleziony wraz z szydłem z kości końskiej, czyli narzędziem do wybijania dziur, nakłód wykorzystywanych np. do robienia butów czy ubrań. Ziemskie pole magnetyczne działa jak tarcza chroniąca nas przed wiatrem słonecznym, strumieniem naładowanych cząstek i promieniowaniem. Ale pole geomagnetyczne nie jest stabilne pod względem siły i kierunku i ma zdolność do odwracania się lub zmieniania. Takie właśnie odwrócenie ma miejsce prawie 42 tysiące lat temu i nazwane jest Lashamp Excursion, zdarzeniem Heinricha IV lub zdarzeniem Adamsa. Pole magnetyczne Ziemi praktycznie znika i otwiera planetę na wszystkie wysokoenergetyczne cząstki z kosmosu. Doprowadza to do potężnych zmian klimatycznych. Intensywne i częste burze oraz nasłonecznienie zmusza naszych przodków do stosowania ochrony przed słońcem. Taką ochronę dawały znów jaskinie oraz czerwona ochra. Dotąd używana do konserwacji i obróbki skór oraz jako barwnik do wyrobów artystycznych, jest teraz używana jako doskonały naturalny filtr przeciwsłoneczny, gdyż nie wyrządza żadnej szkody ludzkiemu ciału. Członkowie plemienia Himba mieszkający w Namibii do dziś pokrywają tym minerałem włosy i całe ciało. Odwrócenie pola magnetycznego trwa około 800 lat, po czym magnetyczne bieguny wracają na swoje poprzednie miejsce. Drastycznie zmienia to klimat i powoduje wymarciu wielu ludzi i zwierząt zamieszkujących Europę. Kromaniączyk praktycznie prawie całkowicie wymiera. Geny wskazują, że nie jesteśmy ich potomkami. Neandertalczyk też znika z jej północnej części. Dlaczego? 39 tysięcy lat temu Europą wstrząsa kolejny kataklizm. Wypucha superwulkan w pobliżu Neapolu. Jednak już 38 tysięcy lat temu kolejne ocieplenie stwarza korzystne warunki do rozwoju kultury, zwanej dziś oryniacką, która rozprzestrzenia się w całej Europie. Pojawia się też człowiek zaliczany do kultury oryniackiej. Pod względem genetycznym, człowiek oryniacki odznacza się najprawdopodobniej zespoloną grupą I, J. Haplogrupa ojcowska jest dziedziczona wyłącznie z ojca na syna, co dzięki mutacjom pozwala na prześledzenie ich drzewa genetycznego i szlaków wędrówek. Właśnie wówczas pojawiają się praojcowie ludów Europy. Jeden z praojców nazywany jest człowiekiem z kostenki drugi człowiekiem z Gojet, w dodatku nie sami. Człowiekowi z Gojet towarzyszy bowiem przodek psa, udomowiony już wilk. Wspólny przodek ludzi z Gojet i z Kostenki, odznaczający się haplogrupą ojcowską C1, żył około 46 tysięcy lat temu, gdzieś w Europie. Był on wspólnym przodkiem pierwszych Europejczyków, którzy zostawili na tym kontynencie trwałe ślady archeologiczne i genetyczne. Najbliższymi potomkami człowieka z Gojet są dzisiejszy Polacy i Bałtowie, Litwini i Łotysze oraz nieco mniej Karelowie, Finowie i Wespowie. Wnętrze jaskini jest uważane za jedną z najpiękniejszych i najstarszych w Europie galerii malowideł naskalnych. Ryty, których jest tu przeszło 400, przedstawiają głównie zwierzęta takie jak mamuty, lwy, konie, niedźwiedzie, renifery, nosorożce, a także i sowę. Okazuje się, że ówcześni artyści na ścianach groty uwiecznili także erupcję wulkanu. Około 30 tysięcy lat temu potomkowie człowieka oryniackiego znikają z karty dziejów, pozostawiając jedynie ślad genetyczny. W Europie przetrwają rozproszeni w kilku genetycznych podgrupach, tworząc populacje zwane w starożytności i średniowieczu Enetowie, Wenetowie, Wenedowie i podobnie. Ale znika nie tylko człowiek oryniacki. Neandertalczyk żyje w Europie od 250 tysięcy lat. Jest doskonale do tego przystosowany. Przetrwał okresy zlodowaceń i katastrof. Jest inteligentny i kreatywny. Dlaczego tak doskonale przystosowany gatunek wymiera? Tak, to temat na kolejną misję.